25 pan prokurator prokuratury nowej Prostoty Świętokrzyskiej przedstawił mi zarzut, że dnia 1 lutego w Starachowicach, będąc funkcjonariuszem publicznym, zastępcą prezydenta miasta, podpisałem aneks numer 5 do umowy zawartej między miastem Starachowice a firmą Almax. Aneks, ta umowa generalna dotyczyła wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Starachowice. Było to działanie miasta prowadzone w 2006 roku w trybie prawa zamówień publicznych. Odbył się przetarg. W wyniku tego przetargu 2 października podpisaliśmy jako miasto aneks. Wtedy byłem prezydentem miasta, ten aneks. Umowę generalną, tą umowę podpisywałem. Jak powiedziałem, było to działanie miasta, konsekwencja zgody prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na to, aby ten przetarg był na okres 10 lat. Aneks ten, znaczy umowa ta była zgodna ze specyfikacją. Odniosę się do tego jeszcze później, bo tam pojawiło się też wiele informacji nieprawdziwych dotyczących tej umowy generalnej, że rzekomo na tym etapie również zostało złamane prawo, że dotyczyło tam pewnych kwestii związanych chociażby z zabezpieczeniem, jakie wniósł wykonawca tej usługi. Ale wracając tu do zarzutu, otóż, że zawarłem tą umowę o świadczeniu wywozu odpadów komunalnych pomiędzy Almaxem a miastem Starachowice. Cena jednostkowa umowy podniosłem do kwoty 6,24 zł netto, pomimo że zapis taki był bezpodstawny, ekonomicznie i sprzeczny z artykułem 144 ust. 1 ustawy ze stycznia prawo zamówień publicznych i naraziłem miasto na szkodę. To jest przestępstwo z artykułu 237 paragraf 2 kodeksu karnego. Chodzi tu o osiągnięcie korzyści przez spółkę Almax. Nie dotyczy to jakby korzyści osobistych. Szanowni Państwo, odniosę się najpierw do tego zagadnienia, a potem nakreślę Państwu, jak wyglądała całość tej sprawy, bo myślę, że to jest dość istotne i z prośbą, żeby się Państwo rzetelnie informowali opinię publiczną. Otóż umowa z 2 października w paragrafie 9 miała taki zapis. Ustala się cenę jednostkową realizacji przedmiotu zamówienia określonego w paragrafie 1 mniejszej umowy w czasie jednego miesiąca w przeliczeniu na jednego mieszkańca przyczyniowego miasta zgodnie z przyjętą ofertą w wysokości 2,58 netto. Wynagrodzenie miesięczne, no, będzie tam owad i tak dalej, i paragraf, punkt 4 tegoż paragrafu. Strony ustalają już w październiku 2006 roku, że cena jednostkowa usługi będzie rewaloryzowana rokrocznie, począwszy od 1 stycznia 2008 roku, poprzez przeliczenie stawek obowiązujących w roku poprzednim średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanym przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Poprzez przeliczenie stawek obowiązujących w roku poprzednim. Na to proszę zwrócić uwagę, więc podnosząc tą stawkę z kwoty 5,98 do kwoty 6,42, jak Państwo założyliście, wzrost jest o 26 groszy i to jest, odpowiada inflacji z tamtego czasu, która wynosiła wtedy w granicach 4,3%. I tu przekazałem Państwu materiał, gdzie na drugiej stronie pozwolę sobie Państwu przekazać ten aneks z 1 lutego i dokładnie w tym aneksie strony na podstawie paragrafu 9 ust. 4 i paragrafu 18 umowy postanawiają zgodnie wprowadzić do umowy następujące zmiany. No i ta zmiana w tym paragrafie odnośnie stawki. Paragraf 18, nie kserowałem, dotyczył, że każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej. Także jak Państwo widzicie, nie ma tu żadnego działania dotyczącego opłaty śmieciowej, opłaty środowiskowej, opłaty na wysypisku. Jest to tylko działanie dotyczące wskaźnika inflacji. Szanowni Państwo, oczywiście dysponuję też materiałami z sesji Rady Miejskiej z tamtego czasu, gdzie radni Rady Miejskiej mieli pełną świadomość, dyskusja prowadzona na ten temat oscylowała w granicach, że tam jeszcze wyjaśniałem, że firma, że wzrastać będzie to o stopień inflacji i dziś proponujemy tylko wzrost o stopień inflacji. W tym czasie opłata za składowanie odpadów na wysypisku, bo co innego jest opłata, która jest ponoszona na rzecz tak zwana środowiskowa, na rzecz Urzędu Marszałkowskiego, to jeszcze była prowadzona, czy w tym samym, opłata za składowanie odpadów na środowisko. W tamtym czasie ona wynosiła, wzrosła ze 190 na 220 zł. Ale w tą materię nie wchodziliśmy. Aneks, który ja podpisałem, dotyczył tylko i wyłącznie inflacji. Więc jak Państwo widzicie, wstawione mi zarzuty są moim zdaniem na wyrost i w jakiś sposób pokazują, że ta sprawa jest prowadzona nierzetelnie. No, docierają pewne rzeczy, że najpierw się, że tak powiem, znalazło człowieka, postawiło mu zarzut i teraz się obawiam tego, że na siłę będzie się próbować coś do tego dokleić. No bo ten zarzut, jak sami Państwo widzicie, nie ma pokrycia w stanie faktycznym.
bo miałem prawo podpisać taki aneks, z tego prawa skorzystałem, aneks podpisałem, nigdy tego nie ukrywałem, była pełna świadomość. Rada Miejska, jak mówię, na sesji w tamtym czasie na ten temat dyskutowała, była informowana, czego kwestia dotyczy. Tu mam głosy chociażby, głos największej szefowej klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości z tamtego czasu. Zacytuję, to jest protokół z dnia, ze stycznia 2012 roku i zacytuję. Szanowni Państwo radni, Panie Prezydencie, ja w tym temacie powiem tak. Nasz klub zastanawiał się nad projektem tej uchwały. Zasadniczo, jeżeli chodzi o podwyżkę o stopień inflacji, to my rozumiemy. Jest taki zapis w umowie i rozumiemy, że podwyżka o stopień inflacji jest zasadna. Na dziś mówią, że nie wiedzieli, o czym mówimy, że ktoś ich wprowadzał w błąd. Cytuję tu panią radną Lidnię Dziura, w tamtym czasie przewodniczącą Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej. Aneks, jak pan zauważył, z drugiej strony podpisany był przez pracowników merytorycznych. Wszystkie te podpisy... Mówiąc o staranności, mam na myśli te wszystkie... Te wszystkie okoliczności oczywiście, wokół tego aneksu. Te wszystkie okoliczności wokół aneksu, a jak... przejdziemy do kolejnej etapu, to jeszcze... O które są zarzuty prokuratorskie? Proszę pana, ja mówię o zarzutach, które dotyczą w tym momencie Sylwestra Kwietnia. Czy w tej kwestii potrafi pan wywieźć gdzieś, zachowałem się niestarannie, proszę powiedzieć, w którym miejscu? Podpisałem w ramach umowy, miałem do tego prawo, zastępowałem nieobecnego prezydenta, mieściło się w tych kompetencjach, które posiadałem, mieściło się to w budżecie, poinformowałem o tym Radę Miejską, jak cytowałem. Panie prezydencie, czy... Czuje się pan w tym momencie osobą pokrzywdzoną? Czy został pan po prostu wprowadzony w błąd przez urzędników? No bo wiadomo, że prezydent to jest jakby, czy wiceprezydent, to jest jakby ostatnia instancja. Natomiast całość tej pracy przygotowali po prostu urzędnicy. No, przygotowały osoby, które jakby były najbliższej sprawy. A czy się, panie doktorze, nie czuję się oszukany przez urzędników? Bo nie jest tak i źle by to o mnie świadczyło, jakbym nagle udawał, że urwałem się z choinki, że pojawiłem się tam jako pierwszy, że nie, szanowni państwo, ja ten system wprowadzałem w Starachowicach. Akurat w czasie, gdy ja byłem prezydentem w latach 2002-2006, system ten był wprowadzany. Ja ten system znam, wiem, jak to wszystko funkcjonowało, wiem, że w tamtym czasie nasze działanie nakierunkowane było na oszczędzanie pieniędzy mieszkańców. Powiem tylko taką historię. W momencie, gdy wprowadzaliśmy ten system, mieszkałem w bloku spółdzielczym, płaciłem bodajże 3,60 czy 3,20 od osoby. Natomiast w momencie, gdy system wchodził, ta kwota była znacznie niższa. Na pierwszym etapie ona tam wynosiła chyba niecałe 2 złote. Ta różnica wynosiła wtedy 1,60 zł na korzyść. W moim przypadku razy 5 miesięcznie zaoszczędzałem taką kwotę. W momencie, gdy my walczyliśmy o kwotę 4,70, był to rok. Ja wtedy byłem radnym i nie ukrywam, że aktywnie uczestniczyłem w posiedzeniach sesji, bo tak traktuję swoją pracę. Wypowiadałem się na ten temat. Zresztą to również można sprawdzić w protokołach sesji z tamtego czasu. I wtedy była otóż taka sytuacja, że mogliśmy jako miasto zrezygnować z tej usługi świadczonej za tą kwotę i wtedy co by się zdarzyło? W tym czasie już w Radomiu kwota wynosiła, która była ponoszona przez mieszkańców, 8 zł 10 groszy. U nas 4,70. Widzicie Państwo, jest znaczna różnica i moglibyśmy w tym czasie doprowadzić do takiej sytuacji, że rezygnujemy z tego, wprowadzamy kwotę większą, być może i wtedy mamy zarzut, że celowo zrezygnowaliśmy z umowy z firmą Almax po to, żeby startując sam w kolejnym przetargu, bo w kolejnych też startował sam, wygrał za kwotę znacznie większą, tak? Bo kto powie, że takiego zarzutu byśmy wtedy nie otrzymali? Jako miasto, jako samorządowcy otrzymalibyśmy. Szanowni Państwo, u nas wynosiło 4,20, w tym samym czasie w spółdzielni mieszkaniowej Hutnik, bo nie mieli takiego systemu, kwota opłaty od mieszkańca wynosiła 4,01 zł, w spółdzielni w Skarżysku 3,70, w kieleckiej spółdzielni mieszkaniowej 4,70. Tak to wygląda. Później, w momencie, gdy przeliczaliśmy, ja też przeliczyłem to na własnym przykładzie, płaciliśmy, wtedy już mieszkałem w domku jednorodzinnym, 35 zł miesięcznie, natomiast państwo za takie same śmieci w Ostrowcu płacili 88 zł. To wszystko jest do sprawdzenia, to wszystko można policzyć, wyliczyć. Dziś mało kto o tym pamięta, wszyscy jakby liczą kwestię inaczej. Chcę powiedzieć, że ta umowa była skonstruowana w taki sposób, że zawierana była co do liczby mieszkańców. Tam był wprowadzony taki współczynnik korekty, który wynosił 88%, tak zwany współczynnik zamieszkania czy bytności w mieście. I tym współczynnikiem kwota mieszkańców na koniec roku była mnożona i przyjmowana do wyliczeń.
Szanowni Państwo, co do ilości odpadów, bo wiem, że tu zaraz też Państwu przedstawiłem tę informację, gdzie pisałem wyjaśnienie dla Pani kontroler w tej kwestii i to też nie jest tak, że pracowaliśmy tylko na bazie materiałów. Otóż komisja, które otrzymaliśmy od Almaxu, komisja rewizyjna już w styczniu 2013 roku zwróciła się do marszałka województwa z takim zapytaniem, żeby marszałek i jego służby podały informacje o ilościach i rodzajach składowanych odpadów przez firmę Almax z terenu gminy Starachowice w latach 2007-2011. I takie materiały tu przy piśmie pan marszałek pisemeczką, nie to niewymyślone, masa odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Starachowice przez przedsiębiorstwo wozu nieczystości stałych Almax, rok 2007, 12 882 tony, tu już po ułamku nie będę mówił, w roku 2008 14 742 tony, w roku 2009 14 579, w roku 2010 13 737 i w roku 2011 15 151. Także to są, Szanowni Państwo, pismo, które potwierdzają, że to nikt sobie z nas tego po prostu w tamtym czasie nie wymyślił, nikt tego nie wyssał z palca. Kolejna kwestia dotycząca wyliczeń tych cen, że była świadomość radnych Rady Miejskiej, to też Państwu to po kolei przedstawię. No chociażby sesja z 29 grudnia 2010 roku i tam zgadnijcie, kto proponuje stawkę z pełną świadomością, którą należy wypłacić. Otóż też cytuję wypowiedź pani Lidna Dziura, panie przewodniczący, szanowni państwo. To, że cena płacona dla Almaxu wynosi 6,42 i my się przychylamy właśnie, aby tą cenę, no czyli nie jakąś nieodpowiedzialną, tylko tą cenę musi się zapłacić Almax. Tu wam chodziło o to, żeby tą cenę płacić Almaxowi i konkluduję swoją wypowiedź dość długą, tego nie będę Państwu czytał. Bardzo proszę, w dalszym ciągu podtrzymuję mój wniosek, aby przyjąć cenę za wóz śmieci od jednej osoby w kwocie 6,42 i proszę o przegłosowanie mojego wniosku. W głosowaniu później ten wniosek uzyskał akceptację. Także, Szanowni Państwo, dzisiaj wszyscy udają, że nie brali w tym udziału, że nagle to się gdzieś pojawiło, że nikt nie wie, o co chodzi. Nie, to wszystko się odbywało przy otwartej kurtynie, tylko Rada Miejska o opłacie od mieszkańców decydowała. Także te wszystkie informacje pojawiające się w internecie, że ktoś sobie sam ustala opłatę od mieszkańców, są nieprawdziwe. Każda tego typu decyzja była podyktowana uchwałą Rady Miejskiej, uprzedzona uchwałą Rady Miejskiej. Także to nie jest tak, jak to się opowiada. I Państwo, kwestia tego błędu, który się pojawił tam z pani Grzelki. Otóż sytuacja wyglądała w ten sposób odnośnie opłaty. Opłata marszałkowska w tamtym czasie wzrosła od 2008 roku z kwoty 15,71 do kwoty 75 zł. To wzrosła opłata marszałkowska, a więc ona wzrosła 59 zł i 25 groszy. Natomiast inną opłatą była opłata, która była wnoszona za umieszczanie odpadów na wysypisku. I w Janiku ta opłata wynosiła w 2008 roku 155 zł netto i wzrosła w stosunku do roku 2007 o 70 zł. I tu się pojawiły te dwie cyfry, co znowu, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, nikt tego nie chciał zrozumieć, że tu mówimy o dwóch opłatach. Jedna to jest opłata ta, która była wnoszona na wysypisku, jej konsekwencją była również opłata, ta podwyżka opłaty środowiskowej, a druga opłata to była wprost opłata, która wynikała z rozporządzenia ministra ochrony środowiska, która mówiła, że opłata środowiskowa rośnie z 15,71 na 75 zł. I tak ta sprawa wychodziła dotycząca tych kwestii. Druga sprawa, która pojawiła się tam odnośnie ilości odpadów, Szanowni Państwo. Jak powiedziałem, to jest potwierdzone przez służby marszałka województwa świętokrzyskiego, że tych odpadów dostarczyliśmy 12 882 tony. I Szanowni Państwo, te dane były przyjęte do symulacji, więc średnio, jak widać z tego, jest to w granicach 1100 kg odpadów, które były wywożone na wysypisko i do tego była zrobiona cała ta kalkulacja. Z tym, że w tym czasie te odpady mogły również i lądowały na wysypisku Radkom w Radomiu. Mam tutaj karty przekazania odpadu, bo takim dokumentem się przekazuje odpady do
tego typu punktów i tam było to przekazane. Wyglądało to w ten sposób, że w 2007 roku odebrano 12 082,44 kg odpadów. Dodatkowo jeszcze było 425 ton odpadów segregowanych, co daje średnią ilość odpadów 1108 na miesiąc. Z całej masy zebranych odpadów 6463,1 zostało wiezione na składowisko Janik. I 6420 skierowano było na odpadów składowisko Radką w Radomiu, czyli w 2007 roku, tak jak powiedziałem, składowano 12 883 tony odpadów, co daje średnio 1073, no i do tego te odpady niesegregowane, także generalnie przyjęta symulacja wtedy co do wzrostu o tą wartość nieprzewidywaną, moim zdaniem no była prawidłowa, nie była przestrzelona, nie była nakierunkowana działanie na szkodę mieszkańców miasta. Szanowni Państwo, w tamtym czasie długo Rada Miejska prowadziła dyskusję, było bodajże 4 sesje, też tym materiałem dysponuję. Mówienie dziś, że ktoś nie wiedział, co się dzieje w tamtym czasie, jest po prostu kłamstwem. Kto w ten sposób się wypowiada, to albo nie rozumie, po co siedział na sesji wtedy, co tam robi, za co brał dietę, robił swoje zadanie jako radny nierzetelnie, albo jak rozumiał, to miał prawo zabierać głos. Nikt z radnych w tamtym czasie nie podnosił żadnych uwag dotyczących, dlaczego to robimy. Tu, szanowni Państwo, tu wchodzimy właśnie w taką materię, która w polskim prawie, taką mam opinię między innymi z Urzędu Zamówień Publicznych, jest dopuszczalna. Wchodzimy w artykuł 144 Prawa Zamówień Publicznych, zamawiający, w wyniku którego zamawiający w porozumieniu z wykonawcą mogą zmienić umowę o zamówienie publiczne w stosunku do treści, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, gdy konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umów lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. No i teraz wyjaśnialiśmy to w tamtym czasie w taki sposób, że tych kwestii nie mogliśmy przewidzieć, bo kwestii wzrostu opłaty środowiskowej. Umowę zawieraliśmy w październiku 2006 roku, a zmiana opłaty środowiskowej nastąpiła w połowie roku 2007, więc w momencie zawierania umowy nie można było przewidzieć, że tak drastycznie wzrośnie opłata środowiskowa. Ta opłata wzrosła o 300 coś tam, jak fachowcy podają. Ona zresztą rosła w kolejnym roku o 33%. Ale tu takie wyjaśnienie tam Państwu przekazałem, jak to w tamtym czasie wyglądało. I dodatkowo gmina jeszcze wtedy sugerowała się, to już tak nakreślam całą sprawę, że w tamtym czasie również na wyniku pracy Najwyższej Izby Kontroli miasto Starachowice ograniczyło działalność STBS-u. Powstał cały problem z tymi altanami po STBS-ie. One formalnie, nikt się do nich jakby nie przyznawał. Dziś nowe prawo dotyczące gospodarki komunalnej, wywozu nieczystości z terenu posesji reguluje w to w sposób, nakłada na właściciela posesji obowiązek utrzymania altany. Wtedy ten przepis, jak Państwo wiecie, nie obowiązywał, bo to była pionierska działalność gminy Starachowice. Ja chcę powiedzieć jeszcze tak dla określenia całości zagadnienia, że przedstawiciele naszego miasta, ja również, uczestniczyliśmy kilkakrotnie w konsultacjach, przedstawialiśmy, jak funkcjonuje nasz system w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Zmiany, jak Państwo wiecie, nastąpiły w roku 2013, więc my wtedy, prowadząc tak zorganizowaną gospodarkę odpadami, byliśmy prekursorami tego działania.